Witam, w tym odcinku test nagrzewnicy olejowej. Jest to wersja z kominem, 30 kW. Także odpakowuję, składamy i zobaczymy, jak to grzeje. Także jesteście ciekawi, to zapraszam do oglądania. Tak to wygląda po wyjęciu z pudełka. Także składamy to według instrukcji. No i odpalamy, testujemy, zobaczymy, czy odpali od razu, czy będzie problem z uruchomieniem. Tutaj widać, że jest czujnik poziomu paliwa, korek, tutaj pokrętło do regulacji temperatury, włącznik, komin, nakładkę na komin. Także składamy, no i testujemy. Wyjście komina, tutaj mamy 100 mm. Także rurę by trzeba było setkę. I tutaj w instrukcji mam pokazane, w jaki sposób możemy tą rurę wydechową poprowadzić. Albo na prost, albo po ukosie. A w jaki sposób nie montować. Także tutaj mamy, macie w instrukcji obsługi pokazane, w jaki sposób można tą rurę zamontować wydechową. Paliwo. Ten korek wlewowy troszkę mogli zrobić bardziej na bok, by się wygodniej chyba lało te paliwo. Ale jakoś powoli nalejemy. Ciekawe też, ile to pali dokładnie. Także przelitrażujemy też to. Sprawdzimy, ile na godzinę zużywa oleju napędowego. Zbiornika to jest 36 litrów, moc grzania 30 kW i pobór wentylatora 180 W. Także zaraz odpalamy, sprawdzamy, czy odpali, czy będzie kopciło, czy nie. I sprawdzimy sobie temperaturę, jaka tutaj jest i jaka tutaj jest temperatura. Okay,
podłączamy. Mamy wyłączone. I załączamy. I załączamy jeszcze raz. Zwiększamy temperaturę na 30. Jak było widać, temperatury dosyć wysokie. Tutaj było okolice 500 stopni, a tutaj na wydechu 200, także warto zastosować rurę wydechową i wykorzystać to ciepło jeszcze maksymalnie jak można. W tym odcinku to wszystko. W kolejnych filmikach postaram się nagrać, jak to ogrzewa garaż.